Witam w kolejnym bardzo klasyckim filmiku. Jeżeli obraz jest ucięty, należy dać opcję pełny ekran. Jest to filmik perfumowo-kosmetyczny. Jedna z widzek, Miska Marlena, proponowała makijaż tylko i wyłącznie paletą morelową z Glam Shopu. I tak wygląda właśnie makijaż, który wykonałam tylko cieniami z tej palety. Użyłam praktycznie wszystkich, głównie różnych matów. Tam są takie maty w różowościach, pomarańczowościach. Użyłam też trochę błysku. Powiem tak, to jest paleta, z której jestem ogromnie zadowolona i zdaję sobie sprawę, że nie jest to paleta na pewno wyjazdowa, nie jest to paleta, którą można tak naprawdę zrobić jakieś takie kompletne makijaże, bo brak tam jakichś ciemniejszych matów i tak dalej. Natomiast to jest taka paleta, bym powiedziała, wakacyjna, tropikalna, taka właśnie letnia, bo tam jest dużo takiej właśnie różopomarańczowości i może tworzyć takie właśnie wdzięczne, różowawe, dziewczęce makijaże. I ja się pobawiłam takimi kolorami i makijaż jest bez żadnego przyciemnienia, bez żadnych kresek, czyli taki generalnie pastelowy po prostu. Ja raczej stosuję takie makijaże, że jest ta przecieniona linia dolna i górna. Natomiast czasami dla odmiany fajnie to wygląda i wydaje mi się, że na lato będzie to świetna paletka, a też można ją łączyć z jakimiś ciemniejszymi cieniami i mieć jakiś na przykład nawet chociażby taką paletkę wyjazdową na wyjazd letni, ale właśnie czemu wyjazd w jakiejś porze letniej, ciepłej, takie właśnie wakacyjne klimaty, kolorystycznie, jeżeli chodzi o makijaże, takie tropikalne. Natomiast właśnie mieć jakiś taki ciemniejszy, na przykład brąz, chociażby w formie jakiegoś pojedynczego cienia. Już nie problem, albo jakąś właśnie kredkę brązową, kredkę czarną, coś do rozcierania. Natomiast nawet bez tego przyciemnienia ładnie dziewczęco, tak delikatnie pastelowo to wygląda. Mam na ustach troszeczkę tego błyszczyka, troszeczkę różu. Róż, muszę powiedzieć, bardzo fajny, jest to wypiekany róż, taki trochę rozświetlający, ale bez zdrowia, taki właśnie bardziej satynowo rozświetlający. Widać, że troszeczkę są takie zaróżowione policzki, jest to Shein. Wzięłam sobie oprócz mojej palety róży kilka takich też pojedynczych ze sobą i bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o perfumy, nie, dzisiaj w użyciu mam Oud Café z marki Mancera, nie wiem. Jest to marka, która razem z Montal, to jest ten sam właściciel. Zresztą może być klimaty poruszane przez markę Montal i Mancera. One są bardzo często w bardzo zbliżonych klimatach, czyli takich, bym powiedziała, trochę takich arabskich, orientalnych, często takich właśnie ciężkich, mocarne nuty, właśnie różne jakieś takie drewna, właśnie agar, często połączenie róża z udem. Więc to są takie właśnie klimaty, gdzie często te zapachy mają bardzo dobre parametry. Niektóre zapachy, zdarzają się takie właśnie pary, typu coś podobnego w ramach marki Montal i Mancera. Powiem tak, te marki, są to marki, które mogą intrygować, mogą interesować, można znaleźć dużo naprawdę mocnych parametrowo, mocarnych zapachów o dobrych parametrach, trwałości i ogólniastości, ale już momentami pojawia się dużo wtórności. Ten zapach Oud Café jest przepiękny, jest mocno kawowy, esencjonalny. Kiedyś bardziej wybijał się oud, na szczęście teraz głównie kawa, przepiękny, bardzo kobiecy, długotrwały. Głównie kawa, trochę podbita.